kiedy pracowałem jako reporter w radiu, trafiłem kiedyś do przedszkola. Miałem nagrać dyrektorkę. Czekam na nią w szatni, a tymczasem rodzice odbierają swoje dzieci, wywołując je przez domofon. I wyglądało to mniej więcej tak. Bzz, Janek Kowalski. I po chwili w drzwiach pojawia się Janek. Bzz, Zosia Wiśniewska. I w drzwiach pojawia się Zosia. Aż tu nagle. Bzz, Miś Koala. I po chwili w drzwiach pojawia się dziewczynka. Rozglądam się. Nie widzę ukrytych kamer. Więc podchodzę do mamy tej dziewczynki i pytam, dlaczego zawołała pani córkę Miś Koala? Bo tak się nazywa. To znaczy jak? Miś Koala. Alicja. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli słysząc Miś Koala wyobraziliście sobie zwierzaka, to znaczy, że tak jak ja ulegliście pewnej iluzji. Świat twórców internetowych to też jest iluzja. Tak naprawdę trzy iluzje. Pokażę wam, co robią najlepsi twórcy, kiedy nikt na nich nie patrzy. Zobaczycie, jak niektóre gwiazdy internetu robią nas w konia. A jeżeli was to nie zniechęci i mimo wszystko będziecie chcieli być twórcami internetowymi, to będę miał kilka wskazówek, jak to zrobić, żeby mieć z tego satysfakcję i realne korzyści, również finansowe. A pomoże nam w tym historia Jimmy'ego. Pewnej soboty Jimmy straszliwie się nudził i postanowił nagrać wideo, jak liczy od 1 do 100 tysięcy. Czegoś takiego nie wolno pokazywać jeńcom wojennym, bo zgodnie z konwencją genewską ich nie wolno torturować. Ale internet przyjmie wszystko. Tylko czy ktokolwiek obejrzał to wideo? Okazuje się, że ma ono 29 milionów wyświetleń. Patrząc na taki wynik, można uznać, że każdy może być twórcą internetowym. Ale osoby, które tak myślą, nie biorą pod uwagę całej historii. Bo Jimmy to Mr. Beast, najpopularniejszy YouTuber na świecie. I kiedy Mr. Beast wypuścił to wideo, miał już na koncie setki opublikowanych filmów i miał 6 lat doświadczenia i doskonale wiedział, że takie absurdalne treści przyciągają uwagę. Pytanie, czy inni byliby w stanie powtórzyć taki sukces? Zróbmy mały eksperyment. Załóżmy, że dzisiaj startujesz na YouTubie. Masz jednego subskrybenta, ja cię subskrybuję. I mogę zagwarantować, że za 3 lata będziesz mieć 76 tysięcy subskrybentów. Jest jeden warunek. Co tydzień musisz dodawać nowe wideo, czyli wymyślać, nagrywać, montować, publikować. No jest z tym kupa roboty. Ale 76 tysięcy subskrybentów za 3 lata. Kto by na to poszedł? Ręka do góry. Jest kilka osób, widzę, jest kilka rąk. Trzymajcie ręce w górze i wyobraźcie sobie teraz, że robota do wykonania jest dokładnie ta sama, ale jest jedna różnica. Na końcu nie macie 76 tysięcy subskrybentów, macie 76 subskrybentów. Kto będzie trzymał rękę w górze? Nie widzę. I jakoś bardzo mnie to nie zaskakuje, bo większość ludzi w takiej sytuacji mówi, to. Ale gdyby był na sali Mr. Beast, to on by trzymał rękę w górze do samego końca. Skąd to wiem? Ano stąd, że on właśnie tak zaczynał. Tak wyglądały jego początki. Po 3 latach miał 76 subskrybentów. Później trochę się rozkręcił, to prawda. Ale to wcale nie znaczy, że każdy, kto przetrwa trudne pierwsze 3 lata, odniesie taki sukces. Ta iluzja, że bycie twórcą internetowym jest łatwe, że każdy może to zrobić, wynika z pewnego błędu w ludzkim myśleniu, który nazywamy błędem przeżywalności. Na czym on polega? Podam przykład. W czasie II wojny światowej, kiedy samoloty wracały z misji bojowej do bazy, analizowano, gdzie były dziury po kulach, żeby wzmocnić te elementy. Aż w końcu ktoś puknął się w głowę i powiedział, słuchajcie, robimy to źle.
Trzeba wzmacniać te elementy, gdzie nie ma dziur po kulach. Bo to znaczy, że kiedy samolot tam oberwie, to już nie wraca do bazy. Co to ma wspólnego z twórcami? Twórcy, których znamy, to są wyłącznie samoloty, które wracają do bazy. Nie znamy nieznanych twórców z definicji. A są ich miliony. Miliony ludzi próbują i im nie wychodzi. Ale zdradzę wam sposób, jak poradzić sobie z błędem przeżywalności. Zobaczycie, co sprawia, że niektórzy twórcy jednak się przebijają. Poznajcie Jenny Hoyos. Jenny tworzy shorty na YouTubie. Kojarzycie? Krótkie pionowe wideo, jak rolki na Instagramie czy TikToki. I ja też próbowałem robić shorty. Tyle tylko, że kiedy porównałem sobie liczbę wyświetleń, to okazało się, że mój przeciętny short ma ich 1200, a przeciętny short Jenny ma 10 milionów. I jak możecie się domyślić, troszkę mnie to podłamało. Ale zacząłem się zastanawiać, skąd się bierze tak gigantyczna różnica w oglądalności. I zacząłem patrzeć na to, czego nie widać. Co się okazało? Ja zacząłem robić shorty bez żadnego przygotowania. Jenny, zanim cokolwiek opublikowała, przeanalizowała tysiące shortów innych twórców. Sekunda po sekundzie, słowo po słowie, żeby dowiedzieć się, jak ci inni twórcy, którzy odnoszą sukcesy, przyciągają uwagę. Ale to nie wszystko. Kiedy ja wpadam na pomysł na shorta, to robię shorta. Jenny wpada na bardzo wiele pomysłów i sobie je zapisuje. I kiedy ma 100 pomysłów, to wybiera jeden najlepszy i robi na tej podstawie shorta. 99 pomysłów idzie do kosza. I jeszcze jedno. Ja staram się, żeby zrobienie shorta nie zajęło mi więcej niż pół godziny. Jenny poświęca na jedną produkcję 10-20 godzin. Na 30-sekundowe wideo i wypuszcza nowe wideo co tydzień. Ta dziewczyna pracuje ciężej niż niszczarki w ABW. Nie chodzi tylko o pracowitość, co uświadomiła mi pewna rozmowa telefoniczna i to też było w czasach, kiedy pracowałem w radiu. Dzwoni do mnie wydawczyni i mówi tak. Marek, podjedź na Jedności Narodowej, nagrasz mi dźwięk do serwisu na 14. Tam kobieta wypadła albo wyskoczyła z okna, prawdopodobnie nie żyje, była w domu sama z małymi dziećmi. Zwykle jest tak, że kiedy wydawca zleca reporterowi nagranie, no to reporter bierze mikrofon i jedzie nagrywać. Ale tym razem było inaczej, bo zapytałem, Agata, ale po co ci ten materiał? No mówię, do serwisu na 14. Ale po co o tym mówić w radiu? To jest tragedia tej rodziny. Czego ty ode mnie oczekujesz, że ja tam pojadę, podstawię tym dzieciom mikrofon i zapytam, jak się dzisiaj czujecie? Że będę szukał świadków i pytał, czy lądowanie było z telemarkiem? I ktoś, myślisz, posłucha tego w radiu i stwierdzi, a, ładna pogoda, miałem skakać z okna, ale tam. Nie nagrałem tego wydarzenia. Ostatecznie wydawczyni poradziła sobie w ten sposób, że zadzwoniła do rzecznika policji i nagrała go przez telefon, bo musiała mieć jakiś materiał do serwisu na 14. W radiu nie może być serwisu, w którym nie ma żadnej wiadomości. Co to ma wspólnego z twórcami? Twórcy nie mają serwisów co godzinę, nie mają wydawców, ale to wcale nie znaczy, że mogą robić, co im się podoba i kiedy im się podoba. Bo mają nad sobą algorytm. A to jest taki szef, który nie daje odpocząć i nie ma z nim żadnej dyskusji. Jest często bezwzględny. Ale jest jeszcze coś, co musicie wiedzieć o algorytmie. Algorytm jest jak familiada. Nie chodzi o to, żeby udzielić poprawnej odpowiedzi. Chodzi o to, żeby odgadnąć, co odpowiedzieli inni ludzie. Twórcy muszą odgadnąć, co będzie się klikać. I wiele osób uważa, że to świetna sprawa. Ja myślę, że mamy problem. Co pokazuje przykład Ewy Marie Grant. Ewa wygrywa konkursy piękności dla nastolatek. Ewa uczestniczy w akcjach charytatywnych, nie boi się ubłocić, żeby zebrać pieniądze na walkę z rakiem. Ale na tym wspaniałym wizerunku jest jedna rysa. Jest pewien zaskakujący fakt. Otóż pewnego dnia TikTok zablokował Ewie konto bez żadnego ostrzeżenia za publikowanie makabrycznych treści. Chcecie zobaczyć jakich?
Ewa pokazała na TikToku swoją twarz bez makijażu. Dlaczego to zrobiła? Dlatego, że ma trądzik, z którym walczy od dawna. Wstydziła się z tego powodu wychodzić z domu, ale zaczęła brać leki, leki zaczęły jej pomagać i stwierdziła, że podzieli się tym swoim doświadczeniem z innymi, żeby pokazać innym nastolatkom, że są sposoby, które działają. Ostatecznie po interwencji TikTok odblokował jej to konto, przeprosił za pomyłkę, ale czy to na pewno była pomyłka? Bo 2 lata wcześniej dziennikarze śledczy dotarli do wewnętrznych wytycznych TikToka, wytycznych dla moderatorów, które mówiły o tym, jakie treści należy usuwać z tej platformy. Co się okazało? Że możesz wylecieć z TikToka na przykład za to, że masz zeza, albo za to, że masz piwny brzuch, albo za to, że nie stać cię na nowe tapety. Rzecznik TikToka bronił tych zasad, mówiąc, że one miały chronić użytkowników przed dokuczaniem. I to jest kapitalna logika, bo to jest tak, jakby FIFA powiedziała tak, mamy dość rasizmu na stadionach. W związku z tym od dzisiaj piłkarze o ciemniejszym odcieniu skóry nie mają wstępu na boisko. TikTok twierdzi, że te wytyczne są już nieaktualne. Nawet jeżeli w to uwierzymy, to jeszcze nie rozwiązuje problemu, bo jest jeszcze coś, co musicie wiedzieć o algorytmie. On jednego dnia cię przytula i przedstawia cię wszystkim swoim znajomym, a innego dnia cię ghostuje i udaje, że nie istniejesz. I nigdy nie wiesz, w jakim humorze będzie następnego dnia. To jest definicja toksycznego związku. Jest tylko jeden sposób, żeby się z takiego związku wyplątać. Trzeba przenosić swoje relacje z odbiorcami w takie miejsce, gdzie algorytm nie ma dostępu. Na przykład budować listę mailingową. Niestety to rozwiązanie ma jedną dość poważną wadę. Taka lista kosztuje i to niemało. Jeżeli mamy na liście mailingowej 30 tysięcy osób, to za jej utrzymanie płacimy kilkanaście tysięcy złotych rocznie. No, ale przecież, jak ktoś ma taką społeczność, to ma kasę, nie? Przekonajmy się. Kto z was leciał kiedyś prywatnym samolotem? Podnieście ręce. Nie widzę. Ta pani na zdjęciu też nie leciała. Przynajmniej nie wtedy, kiedy zrobiono to zdjęcie. Kiedy influencerka wrzuciła to zdjęcie na Instagram, ktoś zorientował się, że ono zostało zrobione w studiu fotograficznym w Los Angeles. Zobaczmy sobie zbliżenie. To jest kabina pilotów. I to studio można wynająć za $64 za godzinę. No nie jest to jakiś majątek. A to oznacza, że influencerka popełniła 2 błędy. Po pierwsze, wprowadzała w błąd swoich odbiorców. Po drugie, przepłaciła. Bo mogła zorganizować sobie lot, tak jak youtuber Byron Denton, który nie musiał nawet wstawać z własnej kanapy. Tyle, że w przypadku Byrona chodziło o coś jeszcze. On przez tydzień udawał bogatego na Instagramie, żeby zobaczyć, czy ludzie się zorientują. A później nagrał film, w którym opowiedział o wnioskach z tego eksperymentu społecznego i był w szoku. Bo okazało się, że nawet jego osobiści znajomi dali się nabrać, uwierzyli, że chłopak, student nagle się wzbogacił. Nie wiadomo dlaczego. Ale dla mnie dużo ciekawszy był drugi wniosek. Okazało się, że zaangażowanie pod tymi takimi luksusowymi postami przerobionymi było 5-6 razy większe niż pod zwykłymi postami Byrona. A to by oznaczało, że influencerom opłaca się udawać, że są bogaci. Opłaca się nas oszukiwać. Bo to może przynieść prawdziwe pieniądze. Skąd? Oczywiście ze współprac z markami. Dla większości twórców takie współprace, sponsorowane treści, to jest największe źródło przychodów. Jeżeli masz duży zasięg i zaangażowaną społeczność, możesz w ten sposób zarobić kilkanaście tysięcy w jeden dzień. Jest tylko jeden problem. Nigdy nie wiesz, kiedy trafi się kolejny taki dzień i czy w ogóle się trafi. Ale niektórzy znaleźli sposób, żeby zwiększyć swoje szanse. Zobaczcie. Te posty wyglądają jak typowe posty sponsorowane. Widzimy w nich produkt, jest oznaczona marka. Czasami one są oznaczone jako płatna współpraca, ale nikt za te posty twórcom nie zapłacił. To są fejkowe posty sponsorowane. Po co je robić?
Ano po to, że w ten sposób twórca podnosi swój status. Bo jeżeli wygląda na to, że ktoś płaci mi za wrzucanie postów do internetu, no to chyba ta moja praca jest jednak coś warta. I kiedy patrzymy na takie przypadki, może nam być tak po ludzku żal tych twórców, że oni tak muszą kombinować, biedni. Chcielibyśmy im jakoś pomóc. Ale zanim pobiegniecie zakładać zbiórkę na Się Pomaga, zaczekajcie moment, bo jeszcze nie widzieliście wszystkiego. Wyobraźcie sobie, że macie restaurację i dostajecie taką wiadomość. Hej, jestem influencerką z liczbą 340 tysięcy wiernych obserwatorów. Chciałabym wam pomóc w promocji restauracji podczas mojej wizyty w Trójmieście. Proponuję pełen obiad dla mnie i kilku znajomych, których poproszę o oznaczenia waszej restauracji. Ta wiadomość ciągnęła się jeszcze dalej, ale da się ją streścić w kilku słowach. Mam 340 tysięcy obserwujących, nie mam kasy na obiad. Jak to możliwe? Już wyjaśnię. Całe to zjawisko zwane ekonomią twórców, która podobno jest warta miliardy dolarów, przypomina trochę gorączkę złota w Stanach w XIX wieku. Nieliczni twórcy rzeczywiście znajdują złoto. Setki tysięcy naśladowców podążają za nimi w nadziei, że im też się uda, ale zwykle nic z tego nie mają. Natomiast prawdziwe pieniądze zarabiają sprzedawcy kilofów i łopat, czyli twórcy aplikacji, platform i narzędzi dla twórców. Dobra wiadomość jest taka, że twórcy też mogą zarabiać, ale głównym źródłem tych zarobków nie są zwykle współprace z markami. W takim razie co? Zobaczcie. Agnieszka Niedziałek zaczynała od tego, że na swoim blogu i na YouTubie radziła, jak dbać o włosy. Dzisiaj ma nie tylko własny sklep, ale własną markę kosmetyków do włosów. Arlenę Witt możecie kojarzyć z kanału Po Cudzemu na YouTubie, gdzie uczy, jak mówić po angielsku, a zarabia pisząc bestsellerowe podręczniki. Ostatnio nagrała też audiobooka. Maciej Aniserowicz prowadził blog dla programistów. Dziś jest wydawcą szkoleń online generujących milionowe przychody. Jeżeli umiesz sprzedać cudze produkty, to dużo bardziej opłaca ci się tworzyć i sprzedawać własne. I z twórcy treści stać się przedsiębiorcą. W takim razie, czy warto być twórcą internetowym? Na pewno nie jest to łatwe. Trzeba mieć szczęście do algorytmów. Duży zasięg nie oznacza automatycznie dużych pieniędzy. I powiem wam z własnego doświadczenia, że nie wszyscy reagują na tę twórczość z jednakowym entuzjazmem. Ale może się zdarzyć taki dzień, że otworzycie swoją skrzynkę mailową i znajdziecie tam taką wiadomość. Hej, prowadzę solo biznes, salon tatuażu. Firma upadała, przez 2 lata nie miałem płynności finansowej. Przesłuchanie jednego z twoich podcastów natchnęło mnie do akcji promocyjnej, która okazała się sukcesem. Teraz mam obłożenie do końca roku. Dziękuję za twoje materiały. I kiedy dostajesz taką wiadomość, to czujesz, że chyba jednak warto. Dlatego następnym razem, kiedy zaczniesz pisać post, nagrywać podcast czy nagrywać wideo, zadaj sobie jedno pytanie. Co odbiorca będzie miał z tego, że obejrzy, przeczyta, posłucha? Może czegoś się nauczy i będzie w stanie rozwiązać problem, którego wcześniej nie potrafił rozwiązać. Może dostarczysz mu jakichś emocji, które sprawią, że na chwilę zapomni o swoich problemach. A może dzięki tobie odkryje, że świat wygląda trochę inaczej, niż mu się wydawało. I że miś koala może być małą dziewczynką. Dziękuję bardzo.